Generalnie, jeżeli chodzi o UX, to teraz w świecie, gdzie patrzymy na użytkownika, to wszelkie rzeczy, które ułatwiają mu życie, czyli ułatwiają życie też nam jako użytkownikom, będą bardzo istotne. Czyli jeżeli zastanawiasz się, czy darmowa wysyłka działa, tak działa. Czyli jeżeli na przykład rzeczy typu zakupy bez rejestracji będą istotne, tak będą. Jeżeli patrzymy pod kątem tego, że w 2025 wchodzi nam zasada o web accessibility, to też musimy zacząć o tym myśleć, czyli kwestia kontrastów, kwestia tego, co znajduje się na batonach, czyli jak zachęcamy tego użytkownika i czy on wie, co on ma zrobić na tej stronie, to będą rzeczy, które UX-owo będą istotne. Jeżeli chodzi o to dlaczego, to przede wszystkim dlatego, że Google się zmienia. Google patrzy na to, czego my potrzebujemy i o ile wcześniej mieliśmy sytuację, gdzie trochę byliśmy kierowani tym, jakie są prawa Google'a i myśleliśmy, że robimy wszystko dla robotów, żeby być wyżej, to teraz to doświadczenie, jakie użytkownik ma z naszą stroną, będzie istotne, czyli czy wiemy, co on robi na tej stronie, czy on spełnia te cele i wszystko, co będzie wartościowe dla użytkownika, będzie wartościowe też dla Google'a. Poza tym ten przesyt treści, który mamy, przesyt wszystkiego, różnych typów stron i tego, że pojawiają się śmieciowe strony, no to trzeba to jakoś odfiltrować, więc użytkownicy nie chcą czytać bzdur, dlatego też chcemy pójść w stronę UX-u i tego doświadczenia użytkownika. Tak, jeżeli chodzi o customer journey, która prowadzi do celu, bo głównie o to nam chodzi, czyli jeżeli użytkownik wchodzi na stronę, on powinien dokonać konwersji, więc SEO dowozi nam ruch, czyli mamy wyświetlenia, mamy kliki, to możemy zapewnić dobrą optymalizację strony. Ale to, co dzieje się później, to jest kwestia też połączenia tego, co my robimy w SEO, ale też z perspektywą klienta, który też powinien się w to zaangażować. Więc taka idealna customer journey to jest współpraca między klientem, dla którego usługę gdzieś tam świadczymy, z tymi rzeczami SEO. I jeżeli klient nam przyjdzie i powie, słuchajcie, no wyświetlenia mam, kliki mam, ale sprzedaży nie mam, to my to, co powinniśmy zrobić, powiedzieć, a, to ciekawe, bo to jest sytuacja, w której dowozimy wam ruch, czyli jakbyście mieli sklep stacjonarny, to my napędzamy wam więcej tych klientów, którzy wchodzą do tego sklepu, ale oni z jakiegoś powodu nie kupują. Więc teraz trzeba się wspólnie zastanowić, czy to jest kwestia ceny, czy to jest kwestia tego, że te produkty nie są tak fajne jak u konkurencji. I wtedy mamy śliczną tą customer journey, która doprowadza nas do tego, co my chcemy. Wiesz co, na pewno wszystkie branże restrykcyjne, czyli my w Delante się trochę tego nie boimy i mamy też specjalistów, którzy idą w stronę i hazardu, i w stronę jakiejś erotyki i bukmacherki, to jest tak, że jest tam trudno, no nie? No bo to jest coś, co jest nieznane, ale z drugiej strony to też jest ciekawe, bo dzięki temu jesteśmy w stanie trochę przełamywać konwenanse i nie zajmować się tylko na przykład e-commerce'ami, które sprzedają ubrania dla dzieci czy jakieś rzeczy do domu, bo to większość osób zrobi, ale znaleźć taką niszę, która będzie dla nas gdzieś tam bardzo dochodowa.